Urząd Miasta i Gminy Czarne jest miejscem, w którym większość z nas może załatwiać wiele rozmaitych spraw, jak choćby wyrobienie dowodu osobistego czy zdobycie rozmaitych zaświadczeń. Nie każdy z nas jest jednak zorientowany, jakie procedury towarzyszą poszczególnym sprawom i do kogo należy się zwrócić z danym problemem. Właśnie dlatego wspólnie z panem Krzysztofem Dobień, kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich, przygotowaliśmy dla Państwa cykliczny program Urzędnik Radzi. W dzisiejszym trzecim odcinku omówimy kwestie związane z otrzymaniem odpisu aktu stanu cywilnego, aktu urodzenia czy też aktu małżeństwa. Witam Państwa na kolejnym spotkaniu, już trzecim, z rejestracją stanu cywilnego ze sprawami obywatelskimi. Dzisiaj zaproponuję Państwu temat taki lżejszy, związany z otrzymywaniem odpisów aktów stanu cywilnego. Najczęściej Państwo przychodzicie do urzędu po tego typu dokumenty. W związku z tym, że jak Państwo wiecie, rejestrujemy urodzenia, małżeństwa i zgony, to i wydajemy odpisy z tychże ksiąg. Jakie formy odpisów w Polsce stosujemy, o jakie Państwo możecie się ubiegać? To są formy skrócone i formy zupełne. Jeżeli chodzi o formy skrócone, to oprócz zwykłego odpisu skróconego aktu stanu cywilnego stosujemy jeszcze odpis skrócony, tak zwany wielojęzyczny. Ale poukładajmy temat, czyli mamy księgę urodzeń, mamy księgę małżeństw i księgę zgonów. Z każdej z tych ksiąg możemy otrzymać odpisy, o których przed chwileczką mówiłem. Co trzeba zrobić, żeby taki odpis otrzymać? Nie jest to zbyt skomplikowana sprawa, bo w Urzędzie Stanu Cywilnego trzeba złożyć wniosek o wydanie stosownego dokumentu, o który się Państwo ubiegacie. Urząd Stanu Cywilnego nie wie, o jaki dokument Państwo się ubiegacie, to Państwo musicie wiedzieć, jaki dokument Wam jest potrzebny, w jakiej instytucji macie złożyć ten dokument. I wtedy Urząd Stanu Cywilnego może zrealizować, mówiąc tak marketingowo, Państwa zamówienie, czyli sporządzić z danej księgi odpis aktu stanu cywilnego. Jeżeli chodzi o wnioski, to nie ma żadnych wzorców, nie ma żadnego wzoru, tak jak w przypadku dowodu osobistego. Wniosek można złożyć na zwykłej kartce papieru, musi być oczywiście w nim zawarte, to, co w każdym wniosku o wydanie dokumentu ma się znajdować, czyli kto się zwraca, do kogo się zwraca i o co się zwraca. Jest jeszcze ważną informacją dla Urzędu Stanu Cywilnego jest przeznaczenie dokumentu. Dlaczego? Dlatego, że w związku z wydaniem takiego odpisu pojawia się również upłata skarbowa. Nie wszystkie dokumenty są płatne opłatą skarbową, wiele spraw nie podlega opłacie skarbowej bądź jest z tych opłat zwolnionych. Natomiast generalnie odpisy są płatne opłatą skarbową. Jest to kwota 22 zł za odpis skrócony aktu stanu cywilnego i 33 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego. Najwięcej wydajemy odpisów skróconych aktów urodzeń, aktów małżeństw. Pojawiły się od jakiegoś czasu odpisy aktów stanu cywilnego tak zwane wielojęzyczne, czyli osoby, które przebywają najczęściej. Mówimy o takich osobach, przebywają poza granicami kraju, mają jakieś sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi, z jakimiś kwestiami pobytowymi, ubiegają się wtedy o wydanie odpisu wielojęzycznego. Jest określony wzór, który można zademonstrować, który tutaj Państwu demonstruję. Jest jak gdyby tłumaczony od razu, ta wersja w kilku językach, jest znana rubrykowość Państwom, które stosują tego typu dokumenty, więc nie ma z tym dokumentem żadnego kłopotu. Nie trzeba tłumaczyć takiego dokumentu przez tłumacza przysięgłego. Nasz polski odpis aktu stanu cywilnego, jeżeli jest wymagany i jest wymagane tłumaczenie, no to wtedy wiadomo, że trzeba go przetłumaczyć i ten dokument nie jest tłumaczeniem. Nie ma żadnych rubryk, dodatkowych zapisów dotyczących tłumaczenia aktu stanu cywilnego. Są standardowe druki, które stosujemy w oparciu o przepisy obowiązujące i nic więcej w tym względzie. Jeżeli chodzi o, to jest, co jest jeszcze ważne, co chciałem Państwu przekazać, o krąg osób uprawnionych do otrzymania tego typu dokumentów. Nie każdy oczywiście może otrzymać taki dokument. Zgodnie z przepisami bezpośrednio osoba zainteresowana, czyli ten, który się urodził, ten, który zawarł małżeństwo, może taki dokument otrzymać. Mogą również otrzymać bez wykazania interesu prawnego taki dokument osoby takie jak brat, siostra, ojciec, matka, dziadek, babcia. Inne osoby również mogą się ubiegać o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, ale to wiąże się z wykazaniem interesu prawnego. No, nie wiem, dla przykładu. Prowadzimy jakąś sprawę spadkową, sąd wzywa nas do przedłożenia określonych dokumentów, a to nie jest nikt z osób najbliższych, tak? Czyli brat, siostra, mama, tata. Z tym nie ma kłopotu, nie trzeba wykazywać interesu prawnego, jeszcze raz podaję. Natomiast jeżeli są to inne osoby, które się na przykład znalazły w tym kręgu osób w ramach zapotrzebowania sądu, więc wtedy sąd wzywa nas do złożenia określonych dokumentów i już to wezwanie stanowi dokument uprawniający nas do otrzymania stosownego odpisu. Oczywiście instytucje państwowe są jeszcze inne osoby wymienione, które mogą otrzymać odpisy, no ale no, my jesteśmy zainteresowani takimi dokumentami w kwestiach takich nam najbliższych, tak? Czyli musimy sobie zrobić dowód osobisty, paszport, musimy coś złożyć w banku, mamy jakąś sprawę spadkową. To są te najczęstsze powody zwracania się do urzędu o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Ważnym jest to, żeby pamiętać, że zwracamy się zawsze o wydanie odpisu do tego urzędu, który sporządził dokument, czyli nie tam, gdzie mieszkamy. No, bywa tak, że mieszkamy w Czarnem i urodziliśmy się w Czarnem albo zawieraliśmy małżeństwo w Czarnem, więc dokumenty tego typu znajdują się na miejscu, tak? A natomiast nie zawsze w ten sposób można postępować, tak? Dzieci najczęściej z naszego terenu rodzą się w Czuchowie, w Szczecinku, w Wałczu, więc tam są sporządzone dokumenty, ale na takich zasadach, o których mówiłem, zwracamy się do tego urzędu o wydanie dokumentu, jakim jest akt urodzenia. No, proszę pamiętać o tych opłatach skarbowych, ważne to jest, bo nie we wszystkich sprawach opłaty są. Ważną informacją dla urzędu, do którego się zwracamy, jest przeznaczenie tego dokumentu. Wtedy Urząd Stanu Cywilnego może ocenić i ocenia daną sytuację i wie, czy pobrać opłatę skarbową, czy wbić pieczęć dotyczącą niepodlegania opłacie skarbowej bądź zwolnienia z tego typu opłaty. Chciałbym jeszcze poruszyć dwa tematy, dwie kwestie związane jak gdyby ściśle z wydawaniem odpisów. Pojawiamy się w urzędzie, chcemy otrzymać odpis aktu stanu cywilnego, no i w tym momencie, nie mówię, że to często tak wygląda, ale zwłaszcza co do starszych aktów stanu cywilnego pojawiają się pewne błędy przy sporządzaniu tych dokumentów. I właśnie w tym momencie, kiedy się pojawiamy po uzyskaniu odpisu, okazuje się, że na przykład nazwisko rodowe mamy, czy brzmienie imienia mamy, to przykłady podaję, jest nie takie, jaka jest nasza wiedza. Czyli powstaje tak zwany błąd pisarski. Nie ma możliwości takiego bezpośredniego korygowania błędu, ponieważ dokument stanu cywilnego jest sporządzony jak gdyby trwale. Jest oczywiście możliwość sprostowania takiego aktu na podstawie przepisów prawa o aktach stanu cywilnego. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to jest artykuł 28 prawa o aktach stanu cywilnego, który mówi, że urzędnik stanu cywilnego na wniosek strony bądź z urzędu może sprostować taki dokument po postępowaniu wyjaśniającym. No i co trzeba wtedy zrobić, jeżeli mamy taki dokument i on zawiera jakiś błąd? Czyli musimy w jakiś sposób wykazać, że ten dokument, który powstał, jest niespójny z dokumentem źródłowym. Czyli dla przykładu mamy akt małżeństwa, w którym odnajdujemy jakiś błąd. To żeby wykazać, że akt małżeństwa jest błędny i w którym miejscu, to musimy udowodnić to za przyczyną dokumentu pierwotnego, jakim jest akt urodzenia. Czyli w naszym akcie urodzenia będzie inny zapis niż w akcie małżeństwa, wtedy to jest podstawa do sprostowania tego typu dokumentu. Co robimy? Musimy złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego, dołączyć odpis zupełny aktu urodzenia, w tym przypadku konkretnym, i na tej podstawie urzędnik stanu cywilnego prostuje dokument małżeństwa, czyli wydaje decyzję administracyjną. Ta decyzja jest nanoszona w formie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa i już możemy po tym sprostowaniu wydać dokument prawidłowo sporządzony. Inną kwestią, zwłaszcza dotyczącą obecnie transkrybowanych aktów stanu cywilnego, to jest to, że one nie zawierają wszystkich danych. Jest tutaj taka instytucja uzupełnienia aktów, artykuł 36 prawa akta stanu cywilnego mówi, że można na podstawie dokumentu źródłowego uzupełnić akt stanu cywilnego. Odbyło się to podobnie jak w przypadku sprostowania. No, może posłuszmy się aktem małżeństwa. Osoby zawierają małżeństwo na przykład we Włoszech. Włoskie dokumenty stanu cywilnego nie zawierają za wielkiej ilości danych, tak? Czyli mają mniejszą moc dowodową. I załóżmy, że nie posiada taki dokument informacji o rodzicach. Więc co musimy zrobić, żeby ten dokument uzupełnić, tak? Żeby wszystkie rubryki w akcie małżeństwa były wypełnione. Czyli składamy odpisy zupełne aktów urodzeń wraz z wnioskiem do tego urzędu, który wpisał nam akt małżeństwa. I urzędnik w formie decyzji administracyjnej uzupełnia akt małżeństwa, wpisuje wzmiankę marginesową i w odpisie skróconym aktu stanu cywilnego rubryki dotyczące rodziców są w pełni wypełnione. Podsumowując, w Polsce stosujemy najczęściej odpisy skrócone aktów stanu cywilnego. Są jeszcze odpisy skrócone, tak zwane wielojęzyczne. One najlepiej sprawdzają się w obrocie z zagranicą. Są również odpisy zupełne. Odpisy skrócone to najczęstsza forma wymagana przez instytucje, więc obywatele, nasi mieszkańcy najczęściej zwracają się o tego typu dokumenty. Dokumenty skrócone, wielojęzyczne najczęściej są stosowane za granicą. Odpisy zupełne są bardzo rzadko stosowane, tylko w nielicznych sprawach. W sprawach o ustalenie ojcostwa, w sprawach sprostowań, czasami przy rozwiązywaniu małżeństw. To jest taka forma, która jest jak gdyby dosłownym przepisaniem aktu stanu cywilnego, czyli to, co od początku do końca się z tym dokumentem działo, czyli cała historia zdarzeń związanych z aktem. Bywa tak, że mamy sporządzony na przykład akt urodzenia i on od początku do końca w ogóle się nie zmienia, czyli nie mieliśmy żadnego sprostowania, żadnej naniesionej wzmianki, więc on wygląda od początku do końca w taki sam sposób. No ale są przypadki zmiany imion, zmiany nazwisk, sprostowań, więc wtedy te dokumenty w postaci odpisów zupełnych są bardzo pomocne. Przypomnę jeszcze o kręgu osób uprawnionych, czyli my jesteśmy bezpośrednio zainteresowani, uprawnieni do otrzymania na przykład naszego odpisu aktu urodzenia, odpisu aktu małżeństwa. Ale bez wykazania uprawnienia do odpisu może zwrócić się również o odpis aktu urodzenia, małżeństwa osoba, która jest wymieniona przez prawo o aktach stanu cywilnego, czyli wstępny, wstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy. Inne osoby również mają prawo otrzymać dokument stanu cywilnego, ale muszą wykazać interes prawny poprzez wskazanie dokumentu bądź przepisu uprawniającego go do otrzymania takiego dokumentu spoza kręgu osób uprawnionych do otrzymania dokumentu. Odpisy są generalnie płatne opłatą skarbową, odpisy skrócone w kwocie 22 zł, odpisy zupełne w kwocie 33 zł. Podkreślałem to wcześniej, są również zwolnienia z opłat skarbowych. Dla przykładu podam odpisy z przeznaczeniem do wyrobienia dowodu osobistego są niepłatne opłatą skarbową. Jeżeli mamy sprawę, kwestię ubezpieczenia społecznego, jakąś kwestię ZUS-owską, również to nie podlega opłacie skarbowej. Jeżeli składamy dokument w sprawie świadczeń socjalnych, w sprawie zatrudnienia, w sprawach szkolnych. Również tego typu dokumenty nie podlegają opłacie skarbowej. W takim przypadku na dokumencie zamiast zapisu o pobraniu opłaty skarbowej znajduje się określona pieczęć mówiąca o tym, że dany dokument nie podlega opłacie skarbowej bądź z tej opłaty został zwolniony. Przypominamy Państwu, że w chwili obecnej wiele spraw urzędowych można załatwiać w domowym zaciszu za pośrednictwem komputera z dostępem do internetu. Zachęcamy Państwa do korzystania z tego typu udogodnień.